Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To jest dieta przeciwzapalna. Ja jestem ogromną fanką tej diety. No i nikomu nie zaszkodzi. Właśnie chciałam to powiedzieć, że to jest dieta dla wszystkich. Oczywiście przy endometriozie wymaga trochę większego tutaj rygoru, bo generalnie dieta przeciwzapalna nie do końca wyklucza produkty pochodzenia zwierzęcego, a tutaj założenie jest takie, że jednak jedynym produktem pochodzenia zwierzęcego są ryby. Mhm. Bo ryby zawierają kwasy omega-3, które mają bardzo silne działanie przeciwzapalne i one są silniejsze z ryb morskich typu łosoś, tuńczyk, śledź, makrela, halibut, dorsz niż z te kwasy omega-3 z suplementów czy z produktów roślinnych typu siemię lniane, orzechy włoskie, nasiona chia, olej rzepakowy, nasiona konopne, też coraz bardziej popularne w naszej diecie, szczególnie u osób na dietach roślinnych właśnie, więc to jest jakby jedyny produkt zwierzęcy. Natomiast bazujemy głównie na roślinach. Najbardziej przeciwzapalne działania mają zielone warzywa liściaste, które tak naprawdę powinniśmy jeść wszyscy, bo mają zupełnie inne działanie, inny skład niż reszta tych innych warzyw. I przynajmniej w 2 posiłkach dziennie powinniśmy mieć zielone warzywa liściaste, najlepiej w postaci surowej. Mhm. I to też nie jest łatwe, bo ludzie nie jedzą warzyw. Przed rozmową powiedziałam Ci, że ostatnio nawet teraz szykuję taki wykład dla lekarzy o astmie. I też tam wskazuje się tą dietę przeciwzapalną bardzo korzystnie. Ale tam przeczytałam przy jednym artykule, takim metaanalizie, że ludzie na świecie, tylko 0,4% populacji realizuje dzienne zapotrzebowanie spożycia warzyw i owoców, nie tylko warzyw, mhm. ale z owocami miałoby się w sumie wydawać, że ludzie lubią owoce, no bo przecież są słodkie, tak. A wcale tak dobrze nie jest z tymi owocami, więc zielone warzywa w dużej ilości, sałaty, rukole, roszponki, szpinak, jarmuż, kapusty, pusta, brukselka, o której się nie pamięta, cykoria, natka pietruszki to jest w ogóle numer tak. jeden diety przeciwzapalnej i mój pacjent musi jeść pół pęczka przynajmniej dziennie, ale też i fioletowe owoce, borówki, jeżyny, maliny, truskawki, jagody, te owoce leśne, to są polifenole, które mają silne działanie przeciwzapalne, generalnie witamina C, która jest tylko i wyłącznie z surowych warzyw i owoców, bo obróbka termiczna ją niweluje nawet w 90%. Też wiesz, duży nacisk składa mimo wszystko na mrożonki, bo też ostatnio fajne badanie przeczytałam, że osoby, które jedzą mrożonki i tak jedzą, w ogóle nikt ich nie pokona w jedzeniu warzyw, tak? Jakby te osoby, które jedzą tylko surowe warzywa, nigdy nie zjedzą tyle, co osoby, które jedzą też mrożonki. A to jest najlepsza metoda przechowywania żywności. Ale chodzi ci o to, że dzięki temu, że mrozimy, to potem finalnie jemy więcej? Dokładnie. Że badanie to pokazuje, tak, taki mechanizm. Tak, okay. Tak, zdecydowanie. I nawet widać to już w badaniach i na dzieciach, którym daje się mrożonki. Samemu przygotowuje się, mamy gotują z tych mrożonek, że finalnie jedzą więcej witaminy C, antyoksydantów niż z tych słoiczków całych. Mm-hmm. Tak, bo tam jest, wiesz, proces pasteryzacji i tak dalej. To też ma ogromne znaczenie. Także bardzo zawsze namawiam kobiety, żeby gotowały same. I ja mam zawsze zawalony, brzydko mówiąc, swój zamrażarnik mrożonkami. Najszybsza rzecz, po prostu, wiesz, wrzucić mrożonkę, soczewicę, kaszę i to takie danie jednogarnkowe. Uwielbiam mrożonki. I mam wrażenie, że one mają teraz więcej nawet wartości niż te surowe warzywa, które kupujemy. No ale surowizna też jest mega istotna. Następnym składnikiem diety przeciwzapalnej są właśnie te kwasy omega-3, które, tak jak powiedziałam, znajdują się w tych rybach morskich, w owocach morza, w wodorostach, też takie troszkę mało popularne produkty jeszcze w Polsce. Natomiast ja codziennie jadam, jestem maniakiem wodorostów, wakamy po prostu wszędzie, gdzie tylko się da, do gotowania wrzucam. Albo kombu do gotowania strączków, bo one zawierają te substancje wzdymające. Z fasoli chociażby. To na pewno to. Ale i właśnie olej rzepakowy, mało stosowany. No, taki zwykły olej, który kupujemy, jest jak najbardziej w porządku. Natomiast my kochamy, Polacy, oliwę.
A olej rzepakowy to jest taka, wiesz, nasza oliwa po prostu. Olej rzepakowy, olej lniany na zimno, olej rzepakowy na ciepło. Oliwa z oliwek ma dużo kwasów omega-6, które w nadmiarze, one trochę walczą z tym omega-3 i niwelują, zaburzają wchłanianie. I nadmiar omega-6 w naszym diecie jest prozapalny. Czyli bardziej powinniśmy się skupiać, żeby jeść właśnie orzechy włoskie, siemię lniane, nasiona chia, nasiona konopne, a rzadziej te inne orzechy, szczególnie w diecie roślinnej. Co jeszcze? No bardzo ważny jest błonnik pokarmowy, tak? No to też Polacy jedzą zbyt mało błonnika, a błonnik to jest nasza mikroflora. Bo wiesz, unikamy glutenu, a gluten też jest potrzebny naszej mikroflorze. Mody wszystkie, wiesz, na te diety bezglutenowe, to jest teraz dramat. Oczywiście zawsze każdemu pacjentowi wyrzucam czystą, białą pszenicę, bo ona do szczęścia nie jest potrzebna, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że jest prozapalna. Ale inny gluten z żyta, z jęczmienia, no to jak najbardziej, jedzmy jak najbardziej. Natomiast, no co jeszcze? Właśnie jak jest ze zbożami i wszelkimi kaszami. To jest okej, rozumiem. No, jasne, bo nie traktujmy tych zbóż jako, wiesz, one są wrzucane do jednego worka, te wszystkie węglowodany. Tak. Cukier i kasza. No i jak można to robić? Tam jest błonnik, tam jest magnez, tam jest żelazo, tam są witaminy z grupy B, które doskonale działają na nasz układ nerwowy. My potrzebujemy tych zbóż, bo nie jemy czegoś tylko dla wartości energetycznej, tylko dla wartości odżywczej. I tak powinniśmy traktować generalnie jedzenie. Także tutaj też ja w swojej książce dużo piszę o wodorostach, o algach. Może sięgnę, wiesz, w ogóle do książki. Zainspirujesz się. Zainspiruję się, tak. Co jeszcze? Na pewno w naszej diecie takiej przeciwzapalnej nie ma miejsca na mięso i na nabiał, bo i na jajka, tak? Nadmiar białka zwierzęcego przy endometriozie nie jest korzystny. Przy wielu schorzeniach, chociażby też przy diecie na stawy, też w mojej książce pisałam o takiej diecie i to też jest, wiesz, myślę, że może też kiedyś porozmawiamy o tych stawach, bo to jest też niesamowite doświadczenie, wiesz, jak po paru miesiącach potrafi pani, która przyszła do mnie o kulach, wejść na czwarte piętro bez kuli, tak? Wow. To jest niesamowite naprawdę doświadczenie. I niestety, ale produkty pochodzenia zwierzęcego mają bardzo dużo dioksyn w sobie. I to jest składnik, który działa niekorzystnie przy endometriozie. Więc dlatego ta dieta jest tak skuteczna. Co jeszcze? Jak jest ze strączkami, powiedz mi? Skoro nie jemy tych zwierzęcych produktów, to czy produkty strączkowe, jakieś fasole, jak najbardziej nasze ciało Koniecznie zaakceptuję, tylko trzeba zrobić to w mądry sposób. I nawet w naszej piramidzie żywienia, no te strączki są przy mięsie, przy jajkach, przy rybach. Bo generalnie jeżeli chodzi o jajko, to większość ludzi myśli, że to jest nabiał. Mhm. Nabiał to jest to, co jest zrobione z mleka krowiego. Jajka nie są, więc jakby jajka są wymiennikiem mięsa, ryb i roślin strączkowych. I na każde chociażby 200 gramów mięsa przypada nam szklanka roślin strączkowych. Soczewice, ciecierzyca, groszek, fasola, tofu, produkty sojowe. Tutaj jakby produkty fermentowane są niezwykle ważne w diecie przy endometriozie. Też ze względu chociażby na nasze jelita. No i trzeba to robić w mądry sposób, czyli nie zaczynać od, bo często mam tak, że każę pacjentowi zjeść szklankę strączków dziennie, no to on tak na siłę po prostu jednorazowo zjada tą szklankę, tak? No nie, no to każdy będzie miał wzdęcia, nie ma innej możliwości. Więc na pewno trzeba tą szklankę podzielić chociażby na trzy. Trochę pasty do kanapki, trochę tam gdzieś fasoli do obiadu, trochę soczewicy do zupy, gdzieś tam cieciorka do sałatki, po parę łyżek dodawać, więc jakby umiar tu jest bardzo ważny, tak? Na pewno jakby na początku możemy miksować te rośliny strączkowe, żeby one były bardziej lekkostrawne. Możemy dodać do gotowania sodę, ale nie sól. Sól dopiero na samym końcu. Ta soda wcale źle na nas nie działa, absolutnie, bo to też wiele osób boi się, że coś jest z sodą.
Na pewno możemy tego wodorosta na dno garnka położyć, to jest fajna rzecz. W odpowiedni sposób moczyć te rośliny strączkowe, czyli długo moczyć, wylać wodę. Jak gotujemy, to zalewamy, zagotowujemy, wylewamy i dopiero jakby w tej trzeciej wodzie gotujemy. Nie każdemu się chce gotować strączki i ja też nie robię tego na co dzień, bo jestem tylko człowiekiem i tempo gdzieś tam życia wiadomo. Po prostu no, można też z puszki używać, byle przepłukać z tej soli i wszystko jest w porządku. No i dodawanie fajnych przypraw, majeranek, kminek, to też na pewno pomoże w trawieniu. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.